Jeszcze chciałem na koniec prosić organizatora Hannę Dobrowolską. Szanowni Państwo, tutaj przemawiały osoby z przeróżnych środowisk niepodległościowych, z różnych stowarzyszeń. Chcę powiedzieć, że Solidarni 2010 od pierwszych wyborów w 2011 roku próbują monitorować wyniki wyborów. Jesteśmy coraz bardziej przekonani, że to, co się dzieje wokół nas, jest fikcją demokracji, że tak naprawdę nie ma nic wspólnego z prawdziwą demokracją, jest wielką fasadą, która ma uwiarygodnić tych, którzy i tak mają wygrać. Chodzi o to, ażebyśmy wszyscy poczuli, że coś od nas zależy. Każdy z nas był albo członkiem komisji wyborczej, albo mężem zaufania. Pokonujemy kolejne etapy. Ci, którzy zaczynali od mężów zaufania, w tym roku postanowili być przewodniczącymi komisji. Zachęcamy wszystkich, którzy zgłoszą się do komisji wyborczych, którzy już są jak gdyby członkami tych komisji, ażeby nie bali się zostać ich przewodniczącymi, ponieważ od przewodniczącego zależy właściwie wszystko. Zależy praca tej komisji i jej efekty. Natomiast jeżeli już nie zostaliśmy, nie zostaniemy przewodniczącymi, to nie bójmy się towarzyszyć przewodniczącym w momencie przekazywania wyników wyborów informatykom, ponieważ to jest również bardzo istotny moment, który sprzyja przekrętom wyborczym. Chcemy powiedzieć stop fałszerstwom, zachęcamy Państwa do aktywności obywatelskiej, zachęcamy do wchodzenia także na portal www.solidarny2010.pl, gdzie zamieszczony został poradnik mężów zaufania. Ściąga również dla tych, którzy dopiero zaczynają i startują w tym państwie obywatelskim. Zachęcamy, nie zniechęcajmy się, wierzymy, że coś od nas zależy, że jeżeli nie w tym miesiącu przypilnujemy wyborów, to na pewno za rok dwukrotnie. I ostrzegamy, że ten rok będzie przez nas przeznaczony na to, ażeby już nie dać wybrać za nas w przyszłym roku. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za spotkanie, za zgromadzenie, za zainteresowanie, za aktywność.